Topik i Topcia. To co, kochanie? Dopijesz kawę i będziemy jechać, tak? Tak, tak, kochanie. Już dopijam kawcie. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, tato. O, dzień dobry, Topiku. Już wstałeś? Tak. Dzisiaj idę wcześnie rano z Patrykiem na siłownię. A nie wiesz, czy Topcia nadal śpi? Chyba śpi. Jakby nie spała, to na pewno już by tu była. O, idzie nasza księżniczka. Dzień dobry, Topciu. Hej, siostra. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, tato. Cześć, braciszku. O, Topciu, córeczko, nadal jesteś taka smutna. Minęło już kilka dni od tego nieszczęsnego wypadku. To nie był wypadek, tato, tylko zaplanowana w ogóle zemsta na mnie, nie wiadomo za co. Z pełną premedytacją Laura i Katie to zrobiły i to jest najgorsze. Och, jesteś taka smutna, od kilku dni chodzisz taka przygnębiona. Też byś chodził, jakby cię ktoś zamknął w jakiejś jaskini ciemnej i zimnej. Nie chcę w ogóle o tym wszystkim myśleć, chcę o tym zapomnieć. Oh, Topciu, jadę razem z tatą do miasta. Może chcesz pojechać razem z nami? Zrobimy zakupy, może kupimy sobie jakiś nowy ciuszek, poprawi ci to humor. Nie chcę, mamo. Idę do pokoju i tam będę siedziała. O, z Topcią jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Musimy coś zrobić, bo jeszcze wpadnie w depresję. O tak, Topiku, nie wygląda to zbyt ciekawie. Najchętniej to bym w ogóle z domu nie wychodziła. Zamknę się w pokoju i będę leżeć w łóżku. Nie będę w ogóle z niego wychodzić. No dobrze, Topiku, ja dopijam kawę i będziemy jechać do miasta. Jak chcesz, podrzucimy cię na siłownię. O, dzięki, tato, ale może jednak zostanę z Topcią, żeby nie była sama. Może ona potrzebuje pobyć trochę sama, zostawmy ją. No dobrze. Katie, koleżanka do ciebie przyszła. O, Laura. No hej, psiapsi moja ukochana, Katie. To ja was zostawię. O, co ty tutaj robisz, Laura? No jak to co? Przyszłam cię odwiedzić. Jak się masz? O, nie mam za bardzo ochoty się z tobą na razie spotykać. Co? Niby czemu? O, ostatnio to, co zrobiłyśmy Topci, bardzo siedzi mi w głowie. Nie mogę przestać o tym myśleć. O, to było i minęło, Katie. Przecież nic takiego się nie stało. Zawsze mówiłaś, że lubisz być złośliwa. Zmieniłam zdanie, jednak nie lubię. Jest mi bardzo przykro, że potraktowałyśmy Topcia tak, a nie inaczej. Zrobiłyśmy wielki błąd. Jak ona musiała się czuć w tej jaskini? Ha, dobrze, na pewno jej tak. Ma za swoje. No prawda, no. A zrobiłyśmy wielką głupotę, mówię ci. Ach, Katie, Katie, przestań. Już ci mówiłam, jak nie będziesz się ze mną kumplować, zrobię z ciebie pośmiewisko w szkole. Laura, czyli nie jesteś moja przyjaciółka. Tak jak była kiedyś Topcia, Marysia, Ruda, one były prawdziwe, lojalne przyjaciółki. To sobie do nich wracaj, jak tak bardzo tego chcesz. Tak bardzo żałuję tego wszystkiego, co zrobiłam. Kochanie, musimy kupić karmę dla naszego pimpka. Skarbie, to może ty wybierz karmę dla pieska, a ja skoczę szybko do kiosku. No po co do kiosku? Chcę wysłać kupon w lotka, a może uda nam się coś wygrać? Jasne, jasne. Myślisz, że zostaniesz milionerem? No wiesz, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. A co mi szkodzi? Raz na jakiś czas chyba mogę wysłać kupon lotto. No idź, idź, wyślij. Może będziesz miał szczęście tym razem. Dobrze, zaraz po ciebie wrócę. Pimpek, co chcesz? Na pewno chce ci się siku. No dobrze, dobrze, piesku, wiem, wiem. Nie byłeś w sumie od rana na zewnątrz. Ubiorę się i pójdziemy na dwór. Zaczekaj chwilę. Topiku, a powiedz mi, jak się trzyma twoja siostra Topcia? Ach, Patryk, nie pytaj. Słabo, bardzo słabo. Topcia cały czas jest smutna i przygnębiona. Nie może zapomnieć o tym, co się stało.
No cóż, nic dziwnego. Słuchaj, może byśmy zorganizowali jakąś imprezę w ogródku, grilla czy coś. No wiesz, żeby ona przestała myśleć o tej jaskini. Myślę, że ona nie myśli o jaskini, tylko o tym, że Katie tak się zachowała. Jak ona mogła coś takiego zrobić? No faktycznie, to było okropne. Ja też nie mogę uwierzyć, że ona coś takiego zrobiła. Martwię się o moją siostrę, bardzo się o nią martwię. Bardzo się zmieniła, zachowuje się zupełnie nie jak ona. Dlatego mówię ci, musimy zorganizować jakieś party, jakieś spotkanie. Wszyscy znajomi, Ruda, Marysia, Natalka też może wpaść. Sam nie wiem, czy Topcia będzie chciała się ze wszystkimi spotkać. Ostatnio jest taka zamknięta w sobie. No chodź, Pimpuś, chodź, idziemy do ogródka. Ach, kto znowu? Pewnie listonosz. Katie, czego chcesz? Czego tu szukasz? Topcia, proszę, mogłabyś ze mną chwilę porozmawiać? Porozmawiać o czym? Nikogo nie ma w domu, jestem sama. Chcesz mnie zamknąć w kiblu, czy co? O, Topcia, proszę, porozmawiaj ze mną. O czym chcesz rozmawiać, Katie? Jesteś okropna, nienawidzę cię. Wiem, Topcia, bardzo, bardzo żałuję tego, co zrobiłam. Jest mi bardzo mocno przykro. Tobie jest przykro? To sobie wyobraź, jak ja się czuję. O, Topcia, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Przyszłam cię przeprosić. Naprawdę, okropnie żałuję tego, co zrobiłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę mogła ci wybaczyć, Katie. Strasznie się na tobie zawiodłam. Nie musiałyśmy się przyjaźnić, ale to, co zrobiłaś, to było straszne. Topcia, I know, wiem. Wiem, naprawdę wiem. Jejku, tak bardzo bym chciała, żebyś mnie wybaczyła. Nie wiem, Katie, może za jakiś czas. A teraz idź do tej swojej Laury. No, Topcia, ja już nigdy nie będę się zadawać z Laura. Ja to wszystko zrobiłam dlatego, że ona mi groziła, że zrobi ze mnie wyśmiewisko w szkole, że będą wszyscy mnie nienawidzić. Teraz aktualnie to ja ciebie nienawidzę, Katie. Wybacz, ale nie mogę na ciebie patrzeć. Rozumiem. Topciu, przepraszam. To ja już pójdę. Tak bardzo żałuję. Tak bardzo żałuję tego, co zrobiłam. Pomyśl tylko, kochanie, ile rzeczy moglibyśmy sobie kupić, gdybyśmy wygrali. Gdyby udało nam się wygrać, to co byś chciała? No nie wiem, sama daj mi się chwilę zastanowić. Ja to bym chyba chciał nowy wielki dom. O nie, nasz dom jest cudowny, bardzo dobrze mi się w nim mieszka, ale chciałabym mieć domek nad morzem. No tak, ja też bym chciał. Moglibyśmy w nim spędzać całe wakacje. To by było super i dzieci byłyby takie szczęśliwe. Hej siostra, a ty co, siedzisz sama w ogródku? Topik, Patryk, a wy już z siłowni przyszliście tak szybko? No, nie chcieliśmy, żebyś sama siedziała i stwierdziliśmy, że trochę ci potowarzyszymy. Co ty na to? Nie musicie się nade mną litować. My się wcale nie litujemy. Topciu, ja mam do ciebie sprawę. Jaką masz do mnie sprawę, Patryk? No bo chcę iść do fryzjera, całkowicie zmienić fryzurę, ale nie mam pomysłu, jaka fryzura by mi pasowała. Może mogłabyś mi pomóc? No nie wiem, nie znam się na modzie i fryzurach. No jak to nie? Przecież ty masz fantastyczną fryzurę i zawsze tak ładnie jesteś ubrana. Zawsze wszystko do ciebie tak super pasuje. Na przykład ten żółty ubiór i ta kokarda u góry. Nie no, wyglądasz dzisiaj fenomenalnie. Przestań, Patryk, mówisz tak tylko dlatego, że nie chcesz, żeby mi było smutno. Nieprawda, Topciu. Teraz to mi jest smutno, że tak pomyślałaś. Naprawdę wyglądasz ekstra. Patryk ma rację, siostra. Żółty kolor bardzo ci pasuje. No to co, pomożesz mi wybrać fryzurę? No dobrze. Myślę, że pasowałyby ci bardziej takie włosy jak ma Topik. W sensie tak obcięte, żeby było ich trochę więcej i żeby były takie bardziej, no wiesz, szalone. Masz rację, teraz mam bardzo ulizaną fryzurę. No trochę tak. Topciu, a może byś poszła razem z nami do fryzjera? No mogę iść z wami, niech będzie. Ale fajnie, no to chodźmy. Ale że tak już, teraz? No a kiedy, Topciu, chodź. No dobrze, to chodźmy.
pół godziny temu była tutaj Katie. Co? Po co ona tutaj przylazła? Przyszła mnie przeprosić, prosić o wybaczenie. Mówiła, że bardzo jej głupio i że żałuje tego, co zrobiła. I co, wybaczysz jej? Na razie nie potrafię, jest mi bardzo przykro. Topciu, wcale ci się nie dziwię, ale to na pewno już nigdy więcej się nie wydarzy. Teraz będziemy cię pilnować. Nie wiem, po co ona w ogóle tu przylazła. Ja się trochę cieszę, że przylazła. Przynajmniej wiem, że żałuje tego, co zrobiła, a nie śmieje się i cieszy, że tak się stało. Wolę, żeby w ogóle nie przyłaziła. Nigdy nie chcę jej już widzieć na oczy. Zaraz, zaraz, a co to za złości, Topiku? Co tak krzyczysz, synek? Wyobraźcie sobie, że Katie tu była i przepraszała Topcie. No cóż, dobrze, że chociaż żałuje tego, co zrobiła. Mamo, a po co ci ta piłka plażowa? O, mamy dla was niespodziankę. Chcemy pojechać nad morze na weekend. Nad morze? Ale fajnie. Topciu, trochę byś się zrelaksowała, prawda? No, może trochę. Hej, jak to trochę? Będzie super, Topciu, przecież ty kochasz morze najbardziej na świecie. No kocham, kocham. No i kupiłam wam taką fajną, kolorową piłkę. Tak sobie pomyślałam, że może zabierzemy ze sobą Natalkę. Będziecie mogli się pobawić. Ale fajnie, nie mogę się doczekać. Poczekaj, aż wygramy w Totka. Co? No dzisiaj wysłaliśmy z mamą kupon. Może uda nam się wygrać. Och, to by było już w ogóle ekstra. Pieniądze szczęścia nie dają. Dalej, zbierajcie się, idziemy do tego fryzjera. Chodź, Topiku, idziemy. Czy Topcia kiedyś wybaczy Katie? A czy wy na miejscu Topci wybaczylibyście Katie? Jesteście ciekawi, jak Patryk będzie wyglądał w nowej fryzurze? Koniecznie subskrybujcie kanał Topiki Topcia. Bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Bajolanki. Trzymajcie mocno kciuki, oby tata Topika i Topci trafił szóstkę w Totka. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych odcinkach. Miłego dnia. Pa, pa, ra, pa, pa.